Po raz 9, ale w Kętrzynie po raz 5 odbył się integracyjny przegląd teatrów amatorskich. Gospodarzem wydarzenia i organizatorem był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia świętego Jana Pawła II. Patronat nad imprezą objął starosta kętrzyński. Kto myśli, że nic jest niemożliwe, inaczej jak to ująć, to nie powinien w ogóle nam przeszkadzać w realizacji naszych marzeń i planów. Z tym środowiskiem jestem związany od wielu, wielu lat. Mam wielu znajomych, z którymi zawsze jak się spotykam, miło spędzamy ten czas, więc to, dla mnie to jest pewna naturalność też obecności osób niepełnosprawnych wśród nas. I myślę, że trochę jeszcze jest tego za mało, tak? że od tych problemów osób niepełnosprawnych na co dzień wiele osób nie dostrzega. Jest tam wiele talentów i malarskich, i artystycznych, i potrafiących wykonać wiele ciekawych rzeczy. To temat naprawdę rzeka i jak tak się porozmawia się z osobami, które są w tym blisko, siedzą w tym temacie, na pewno mogą się podzielić szerokim doświadczeniem w tym względzie. We wspólnej teatralnej przygodzie biorą udział oddziały integracyjne szkół i przedszkoli. W tym przeglądzie nie chodzi o to, aby wyłonić najbardziej utalentowanych, ale o to, aby nawzajem uczestnicy mogli poznać siebie i swoje światy, które czasem są zupełnie inne. Nasz przegląd cieszy się ogromnym powodzeniem. No dzisiaj może jest mniejsza frekwencja w związku z tym, że w innych ośrodkach i szkołach organizowane są jakby letnie spotkania, zielone szkoły, różne jakieś takie festyny. Natomiast rok temu, dwa lata temu mieliśmy ogromną ilość uczestników, co nas bardzo cieszy i raduje. Zespół Bez Tremy z warsztatów terapii zajęciowej w Kętrzynie od początku uczestniczy w wydarzeniu. Czyli 9 raz. Na początku odbywało to się w Reszlu, tak? Teraz jest przeniesione do Kętrzyna, także uczestniczymy co roku. Dlaczego? Dlatego, że chcemy pokazać dorobek artystyczny naszych uczestników, tak? Żeby pokazać też ludziom, jak występują, co robią, na co ich stać. A tak jak właśnie nazwa mówi, integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, ale i pełnosprawnych. Grupy teatralne zaprezentowały różne formy sceniczne, między innymi piosenkę, taniec, teatr. Szkoły dadzą miodu wprost, łyżka miodu, szklanka mleka, kata z kasztem niech ucieka, zjada miód. Co to było za przedstawienie? Jak się nazywało? Zagubione pszczółki. O czym było? O czym? O pszczółkach. I co te pszczółki robiły? Co te pszczółki? Były zagubione. Zagubione? A dlaczego one były zagubione? Bo zachorowały. A dlaczego? Halo Jasiu, a dlaczego pszczółki zachorowały? Bo rośliny były zatrute. No właśnie. A dlaczego te rośliny były zatrute i czym były zatrute? Nasypane były nawozami. No właśnie, czyli wynika z tego, że co, nie wolno truć środowiska, tak? Nie wolno truć środowiska. W 9 integracyjnym przeglądzie teatrów amatorskich udział wzięło 7 grup teatralnych.